Po raz 24 samorząd województwa wielkopolskiego wyłoni najlepszych rolników w ramach konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. To najlepsi z najlepszych, a statuetki siewcy nazywane są wielkopolskimi Oscarami. Wręczane są podczas corocznej gali w Poznaniu. Kapituła konkursu już pracuje, ma dwóch nowych członków. Karola Janasa, laureata 23 edycji i Mieczysława Łuczaka, prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jak informuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski, do zakończonego w czerwcu naboru wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. W konkursie Wielkopolski Rolnik Roku przez 23 lata wzięło udział prawie 1500 rolników. Ponad 210 laureatów otrzymało statuetkę siewcy i nagrodę finansową.